Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Wczesna wiosna i jesień to według większości najlepsze terminy na sadzenie roślin owocowych. No i w sporym stopniu się z tym zgadzam, chociaż sadzonki z dobrze rozrośniętym korzeniem w pojemnikach można sadzić nawet latem. Ale teraz mamy jesień, czyli świetny termin na to, żeby to sadzić. I wiele osób chce teraz sadzić drzewa i krzewy owocowe, w tym borówki. I ja sam będę sadził w ciągu tygodnia, może kilkunastu dni, borówki, porzeczki, agresty, pewnie jeszcze inne rośliny. Będę oczywiście to wszystko nagrywał, ale dzisiaj chcę porozmawiać o błędach przy sadzeniu borówki. Będzie też odcinek zbiorczy o innych roślinach owocowych, ale w przypadku borówek błędne sadzenie może przynieść chyba największe negatywne konsekwencje w postaci słabych zbiorów, dużo gorszych, a potem nawet praktycznie braku plonowania i nawet padnięcia roślin. Ale to już jest oczywiście mało prawdopodobne, ale nawet. Możemy już później, wiecie, tego wszystkiego nie nadrobić. Posłuchajcie więc o błędach przy sadzeniu borówek. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Mam teraz dobre promocje na zestawy. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro, a teraz zaczynamy. No i często już widziałem na działkach, też na zdjęciach, ale ogólnie osobiście widziałem niejednokrotnie źle posadzone borówki. I powiedziałbym, że wiele osób te źle borówki sadzi. Sam moment sadzenia jest według mnie kluczowy, ogromnie ważny, jeżeli nie najważniejszy. Podkreślam tutaj, że ja nie jestem ekspertem, uprawiam borówki amatorsko. No na działce mam 30 krzaków, pięknie one rosną, dają świetne plony. Akurat tutaj się pochwaliłem, ale wiecie o co chodzi, że tutaj mam 30 krzaków, tu na nowym polu mam więcej, akurat one zostały źle posadzone, bo to widać. I ja będę dosadzał też 60 sztuk nowych. To nie jest więc, wiecie, wielka plantacja, gdzie zapewne wiedza jest tam dużo większa. No ale dobra, przechodzę właśnie do rzeczy. Jakie są te według mnie duże błędy. I pierwszy ogromny błąd. Wybór sadzonki. Nie ma tak, że wszystkie są takie same. Ja już miałem takie sadzonki, takie kupowane w folii, gdzie plony były dopiero w czwartym roku uprawy. A pielęgnacja była dobra. Uważam to za najgorsze sadzonki i nigdy takich folii już nie kupię. Może można gdzieś spotkać dobrej jakości takie sadzonki, ale ja to odradzam. Polecam kupować w dobrej szkółce ogrodniczej lub w centrum ogrodniczym. I tutaj ktoś mnie się spyta, iluletnie ten? Wy nie musicie się nad tym znać. Ale jak dobrze piszą o takiej szkółce czy o centrum, to zapewne warto sobie tam właśnie kupić. Owszem, nie zawsze opinie są trafione, ale jak jest tych opinii dużo o danej szkółce, o tym centrum, to warto to wziąć pod uwagę. I to, czy one będą trochę większe, trochę mniejsze, iluletnie, to aż takiego znaczenia nie ma. Jak to będzie z dobrego źródła, to będzie fajnie rosło. Myśmy mieli takie trochę mniejsze i takie dosyć spore i te bardzo dobrze rosły. Ja kupowałem sobie takie małe i one świetnie właśnie mi rosły. Dalej one świetnie rosną. Ja mam sadzonki, bo też dużo osób się pyta z centrum ogrodniczego. Akurat jak pracowałem w agroprojekcie w Siemianowicach Śląskich, to stamtąd sobie brałem i były to super sadzonki, a szkółka to szkółka Jagoda. I oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. Ale te sadzonki to mi dały już w trzecim, czwartym roku nawet 2500 owoców na krzak. I to jest ogromna różnica. W czwartym roku uprawy z kiepskiej jakości sadzonki, takie wiecie, dopiero rozpoczęcie plonów, coś tam zebrane, a tu w czwartym roku załóżmy 1000, 2000, 2500 owoców na jednym krzaku. Jakość sadzonki jest tutaj kluczowa i to trzeba sobie właśnie uświadomić. Swoją drogą bardzo lubię rozmawiać o borówkach, są to moje ulubione w uprawie rośliny owocowe i bardzo lubimy je jeść, więc będzie u nas wiele tych krzaków. I teraz dalej, podłoże. Tutaj nie ma co oszczędzać. Mało odpowiedniego podłoża to zwykle kiepskie borówki. Czasami się zdarza, że będziecie mieli już dobre podłoże, wiecie, lekkie, kwaśne, załóżmy pH 4,5, ale zwykle tak nie ma. A korzeń borówki nie jest taki bardzo mocny, w sensie on bardzo dobrze rozrasta się w takiej właśnie lekkiej, dosyć przepuszczalnej, kwaśnej glebie. Ja już robiłem testy, posadziłem sobie taką samą odmianę. Wiecie, wszystko tak samo, stanowisko i tak dalej i dwie sztuki w osobne dwa pojemniki w torfie kwaśnym i dwie sztuki w osobne dwa pojemniki w torfie odkwaszonym. Tyle samo ziemi i tak dalej, ale właśnie inny, tutaj kwaśny, tutaj odkwaszony. I efekt był, i zresztą nadal właśnie taki jest, że w tym odkwaszonym to krzaki rosną zauważalnie mniejsze. Nie chcą one tworzyć nowych pędów, to jest ogromnie ważne. Borówki też dużo gorzej plonują. Owszem, one dają plony, co dla niektórych by było satysfakcjonujące, ale to widać, że właśnie są te plony dużo gorsze. I polecam minimum 40 litrów kwaśnego podłoża na jeden krzak. U mnie to na nowym polu będzie około 100 litrów na właśnie krzak. Głębokość dołka to 30 parę centymetrów, a reszta to idzie na szerokość.
bo korzeń się fajnie rozrasta wszerz. No i co do tych pędów, to u mnie na tym nowym polu jest właśnie taka sytuacja. Pędy są w większości już starsze, a borówki powinny mieć trochę młodszych, trochę starszych pędów. To powinno być takie ten. U mnie główne cięcie nastąpi na przełomie lutego i marca. Będę zostawiał maksymalnie 8 pędów na krzak. To jest też bardzo ważne. Będzie to tak jak zawsze u mnie ostre cięcie. Ale te pędy starsze, borówki dobrze plonują na tych młodszych, a potem już jak są starsze pędy, no to już tak tych plonów będzie coraz mniej. I co się wydarzy? Coś tam jakieś te plony będą, ale tu coraz mniej i co? No i nowe pędy nie chcą się tworzyć z różnych przyczyn, ale też z powodu właśnie tej nieodpowiedniej gleby. I borówka coraz mniej właśnie tych plonów, coraz gorzej rośnie, taka No i jest w zasadzie koniec, to znaczy po latach praktycznie nie macie plonów, musicie jakoś się starać, może odmładzać krzaki czy coś, ale plony powinny być ciągłe. Trochę młodych, takich wiecie, perspektywicznych, co zaraz dadzą wam dobre plony i trochę tych starszych pędów. Ale fajnie o tej borówce się gada. Ale dobra, stanowisko powinno być w pełni nasłonecznione. W półcieniu borówki też będą rosły, też mam takie krzaki. No i też rosną, chociaż gorzej owocują, są gorszej jakości pędy. Też owoc jest gorszej jakości, ale też rosną. Jednak największe plony uzyskacie na stanowisku nasłonecznionym. I rozstaw, bardzo częsty, bardzo częsty błąd. Jedna borówka od drugiej oddalona minimum o 80 cm. U mnie to jest co 1 metr, może być i więcej, ale co metr myślę, że to jest takie dosyć optymalne. Zdecydowanie nie polecam sadzenia dwóch krzaków przy sobie. Zdecydowanie nie polecam sadzenia na przykład co 40-50 cm. A widziałem już obie takie sytuacje, zresztą na wielkim polu zastałem też takie borówki, że dwie właśnie blisko siebie. I to jest tak, że w uprawie no chcemy dobrze, bo może będą większe plony, fajnie to będzie rosło, ale nie będzie. Będzie gorzej. Tak samo jest z, no ale to już jest inna sprawa właśnie z tym cięciem. Dużo osób boi się ciąć. Nie tylko borówki, a w przypadku wielu roślin to jest tak, że właśnie niecięcie sprawia właśnie to, że to będzie gorzej rosło. No i to są największe błędy, jakie można zrobić przy sadzeniu borówki. Niby prosto się wiecie, sadzi, no i tak jest, bo no dołek, pyk i sadzicie sobie. Ale to tak nie ma. Bo mało podłoża kwaśnego, to będzie kiepsko rosło. To ma ogromne znaczenie. A zwykle jak pracowałem właśnie w centrum, no to tak 5-10 litrów na krzak ludzie chcieli brać. Już też dokładnie nie pamiętam. No niektórzy może i 20 litrów, ale to i tak zdecydowanie zbyt mało. A mało kto chciał dać na przykład worek 50 litrów na krzak. No i można sobie kupić torf, można sobie tam właśnie dodać jakiś tam nawóz ten. Można też sobie kupić gotowe podłoże do borówki. Też takie właśnie są. I sadzenie blisko siebie. Ogromny błąd. Tak jak wam powiedziałem, borówki lubią słońce. Borówki trzeba, a przynajmniej polecam je mocno przyciąć, żeby choćby te pędy wzajemnie się nie zacieniały. A tutaj posadzicie sobie je bardzo blisko, no to krzaki może być taka sytuacja, że będą konkurowały o wodę, o składniki pokarmowe i na pewno będą konkurowały o światło. A mało światła to są cienkie pędy, a co za tym idzie małe zbiory z tych pędów i też te pędy nie będą mocne, one będą takie, wiecie, takie ten... No i mało słońca to mniejszy owoc też i też gorszej jakości, gorszy smak, przynajmniej u mnie tak właśnie bywa. I tu musi być odstęp, musi być światło. Dużo osób robi właśnie takie błędy. No i to wszystko się na siebie nakłada. Mało ziemi, na początku jest dobrze, a potem jest takie właśnie gorsze ten. Rozstaw bliski, na początku jest dobrze, potem już jest coraz gorzej. I tak mógłbym wymieniać, no wszystko składa się w całość. Wiele takich małych kroków, jeden spory krok, to tak tylko powiem, ale po latach sobie spojrzycie i zamiast pięknych krzaków, to będą takie średnie, czy też właśnie takie byle jakie, takie chorowitki dające małe plony i takie... No, już nie mówię o dalszej pielęgnacji. Na przykład, według mnie ważne jest ściukowanie, to jest ogromnie ważne. U mnie borówki zaraz będą ściukowane korą w ilości około 80-90 litrów na 1 metr kwadratowy. No i jak ja będę sadził borówki, to wam też pokażę. Posadzę sobie za niedługo 30 sztuk i też wiosną kolejne 30, bo to są jednak koszta, bo borówki kosztują sporo, żeby je posadzić, żeby wiecie, też fajnie wam rosły, dobrze plonowały. Bo to jest tak, mamy koszt sadzonki, mamy koszt podłoża. Przy roślinie, która nie potrzebuje takiej kwaśnej gleby, są to znacznie mniejsze koszta. Tutaj podłoże to drugie tyle, co koszt sadzonki, albo nawet i więcej. A wiele innych roślin to dacie sobie za załóżmy kompost swój, no jakieś tam trochę ziemi czy coś i nic, no i będzie dobrze. Tutaj jednak zdecydowanie warto w podłoże zainwestować, bo większość nie dysponuje takim idealnym podłożem dla borówki.
No i jak będę sadził i sadzonki będą miały taki mocno korzeń zbity, to sobie go lekko rozerwę, tak jak to zresztą tutaj widać, tak jak to sadziłem te ileś lat temu. Nic się tym krzakom nie stanie, mogą się listki zrobić czerwone, tak jak to się robi naturalnie na jesień, ale nawet wiecie, chodzi mi o to, że wiosną listki mogą się zrobić też czerwone. Ja tak właśnie miałem po tym, że jak rozerwałem ten korzeń, ale one wrócą do koloru zielonego bardzo szybko, bo taki kolor liści to też reakcja na uszkodzenie korzenia. Korzeń wróci sobie szybko do normy, no i liście też do odpowiedniego koloru. I u mnie sadzenie na stanowisku w pełni nasłonecznionym, co 1 metr w rzędzie i co 1,5 metra między rzędami. Do dołka 100 litrów torfu kwaśnego plus 30-35 litrów kory sosnowej, średniej lub drobnej. Zmieszam to sobie razem. No i dam też do dołka nawóz jesienny teraz. W sklepach są nawozy jesienne, na przykład z firmy Ogrustart, Florowit też ma dosyć fajny taki nawóz. Ważny jest teraz fosfor, potas, siarka, magnez. A wiosną dam sobie nawóz ze sporą ilością azotu. Tu na przykład siarczan amonu. Mocznik też byłby dobry, no tylko, że teraz ten mocznik musi być z inhibitorem lub z powłoką biodegradowalną. Można również dać po prostu dedykowany nawóz do borówki. No tutaj dobre ma też choćby firma Villa. Ale ten azot jest tutaj ważny, szczególnie, że dajemy też właśnie korę do gleby. Bo mnie to, nie ukrywajmy, też taniej wyjdzie sobie kupić taką korę plus torf, niż miałbym kupić już gotowe podłoże do borówki. No i dla borówki jest ważny nie tylko azot, ale właśnie też ten fosfor, potas, magnez, siarka, no i też nie tylko, ale to jest bardzo ważne. No i jak będę sadził, to dam sobie wodną zawiesinę leonardytu. Są to kwasy humusowe, fulwowe, ulmowe i huminy, czyli samo dobro. To jest blackjack lub multirus, tak się te produkty nazywają. Można tym moczyć korzenie przed posadzeniem i lub podlać nim rośliny po posadzeniu. I to sprawi, że ten korzeń lepiej się będzie rozrastał. Też użyję tego wiosną już do posadzonych borówek. Niezależnie, czy będę teraz sadził, czy będę właśnie sadził na wiosnę. Więc będzie jeszcze filmik z sadzenia borówek. Miały już być te filmy wcześniej, ale niestety się nie wyrobiłem. Miałem mnóstwo różnych spraw do załatwiania i z tym dołem i nie tylko. No ale teraz to już będzie idealny czas, żeby te boróweczki wsadzić. I powiem wam tak, one dadzą mi plony już w przyszłym roku. No, kiedyś byłem zwolennikiem tego, żeby obrywać kwiatki w pierwszym roku uprawy, ale teraz sądzę, że jak mamy dobrą jakość sadzonki, to tego wtedy nie trzeba robić. Ja obrywam teraz kwiatki w przypadku drzew owocowych w pierwszym roku, natomiast w przypadku krzewów już tego nie robię. Chodzi mi o to, że jak dobra jakość i tak dalej, ja zawsze staram się kupić właśnie ze sprawdzonego źródła porzeczki, agres i tak dalej. No i oczywiście jak oberwiecie kwiatki, to też jest dobrze, bo krzak się lepiej rozrośnie, ale przy dobrym przygotowaniu właśnie dołka, stanowisku, sadzące i tak dalej, no to te krzaki nawet z plonowaniem już w pierwszym roku uprawy rozrosną się bardzo dobrze. Więc czy to teraz będę sadził 30 sztuk tych nowych krzaków, czy to właśnie wiosną następne 30, no to i tak pozwolę na kwitnienie i owocowanie już w pierwszym roku uprawy. No i rozgadałem się ogrodnicy, jak to zresztą zwykle bywa, no ale to jest właśnie to, no to jest ogrodnictwo, coś co kocham robić, no i sadźmy wszyscy jak najwięcej roślin jadalnych, to jest ważne, kwiaty też tam, ale rośliny jadalne właśnie również. Warto uprawiać warzywa, warto być ogrodnikiem. Dziękuję wam za to, że jeszcze oglądacie mnie tak na jesień, bo to no, sporo osób jeszcze patrzy na te moje filmy. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Rozgadałem się, ale fajnie.